A więc jednak wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego realizuje się na naszych oczach. Obcy, w tutaj znaczeniu zagraniczni, ludzie przejmą władzę w Polsce. Szokująca wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego realizuje się. A to wszystko tak naprawdę w majestacie i za zgodą Unii Europejskiej. Nieprawdopodobna sytuacja. Jak to możliwe? Jak do tego doszło? Nie wiem, by zaśpiewał tutaj piosenkarz tak, z Disco Polo, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij na w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, okazuje się, że wizja przepowiednia Jasnowidza Jackowskiego realizuje się. Muszę powiedzieć, że jestem w szoku, bo wszystko krok po kroku, schodek po schodku realizuje się zgodnie z wizją przepowiednią Jasnowidza Jackowskiego. Wizja mówiła, Jasnowidza Jackowskiego mówiła o tym, że dojdzie do upadku rządu prawa i sprawiedliwości, że władze w Polsce przejmą obcy, nie w sensie kosmici, tylko ludzie z zagranicy, spoza Polski. I to się wszystko praktycznie realizuje. No, jeszcze nie doszło do upadku rządu prawa i sprawiedliwości, ale to pewnie jest kwestia czasu. Natomiast, właśnie, jak mogą ludzie spoza Polski przejąć władzę w Polsce, tak, mający obywatelstwo zagraniczne, nazwiska obco brzmiące, tak, zagraniczne i tak dalej, a to wszystko praktycznie w zgodzie z Unią Europejską. I to wszystko przy okazji kopalni w Turowie. No ktoś by powiedział, co to ma jedno z drugim wspólne? A mianowicie przy okazji kopalni w Turowie Czesi złożyli pozew do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wygrali przeciwko e, tak, kopalni w Polsce. No tam dochodzi do porozumienia i tak dalej, ale to jest jakby jedna sprawa. Przy okazji tej sprawy e, Unia Europejska wniosła do e, właśnie CUE e, pozew przeciwko Polsce i stronie czeskiej, że w tych dwóch krajach obcokrajowcy nie mogą utworzyć partii politycznej, nie mogą być w partiach politycznych, nie mogą wchodzić do rządu. No i wszystko wskazuje na to, że tutaj będzie wyrok, który będzie nakazywał Polsce, stronie polskiej, stronie czeskiej, żeby obcokrajowcy mieli takie same prawa na równi z Polakami, czy no, no, z mieszkańcami Polski, czy z mieszkańcami Czech. Żeby mogli tworzyć partię polityczną, żeby mogli potem wejść do Sejmu i rządzić danym krajem, co oznacza w praktyce, że w Polsce będzie mogła być jakaś partia zagraniczna, której członkowie będą po prostu, spoza zagranicy, będą mogli potem wejść do Sejmu i przejąć władzę w państwie polskim i to będą ludzie, którzy będą kompletnie z zagranicy, tak, to co wcześniej nie miało miejsca. Oczywiście były takie osoby, jeśli chodzi o politykę, świat polityki pojedyncze, tak, z praktycznie to jest zagranicy, czy na przykład osoby z, in z in urodziły się w innych krajach i tak dalej. Natomiast tutaj się okaże, że na przykład będą mogły dojść do władzy mniejszości narodowe w Polsce, tak? Będą mogły tworzyć partie, będą mogły dojść do, do władzy, utworzyć, no inna sprawa, czy uzyskają odpowiednie poparcie, ale sam fakt, tak? Bo Unia Europejska mówi, że e, tak właśnie tutaj były e, to, że, e, obcokrajowcy przy tworzeniu partii politycznych, e, przy, przy tym, żeby startowali d, d, do, po, w polityce, tak w wyborach po, m, parlamentarnych, nie mieli równych szans, nie byli na równo z e, praktycznie mieszkańcami rodowitymi. No więc tutaj może być ta sytuacja właśnie, o której mówił Jasnowidz, że władza zostanie przyjęta przez ludzi. Z zagranicy, kompletnie e, obcokrajowców, tak? którzy e, będą mogli utworzyć partię, będą mogli tutaj tą partię, ta partia będzie mogła potem wejść do Sejmu i ostatecznie będą mogli, na przykład, formować e, tutaj e, partię rządzącą, gdyby wygrali. No i gdyby to doszło do upadku rządu prawa i sprawiedliwości, gdyby na przykład taka partia powstała, e, zyskała popularność, a bardzo często jest tak, że partia polityczna, która pojawi się na pół roku przed Wyborami parlamentarnymi praktycznie kosi to poparcie, które tak, e, ludzi, którzy są niezadowoleni, na przykład z partii, która rządziła, ludzi, którzy nie, nie wiedzą, na kogo zagłosować i oni praktycznie zbijają ten kapitał polityczny. Wiele tak partii w ten sposób właśnie powstało, wiele partii w ten sposób dostało się do sejmu, potem się porozpadały i tak dalej, czyli no, bazują tak naprawdę tak, na takim nieurodzaju, czyli część ludzi jest niezadowolony, ich część mówi, no tak, ale to jest ten beton polityczny, a nie, nie zagłosuję ani na tą, ani na tamtą partię, albo jestem niezdecydowany i wtedy taka Partia wyskakuje jak Filip skonopi, no jestem powie w świeżości. No i ludzie mówią, no to nie, to zagłosujemy na nich, tak? Albo na zasadzie tam, na, na tamtych nie chcę zagłosować, no to zagłosuję na tą partię, bo to jest partia młoda. I tu może być sytuacja podobna, tak? Że powstanie partia, no nie wiem jaka to byłaby partia, ale byłaby to partia zagraniczna. E, oczywiście ona mogła mieć hasła i sztandary polskie, tak? Natomiast miałaby na przykład tutaj członków z zagranicy, przedstawicieli, która by właśnie mogła potem przejąć władzę w państwie polskim, tak, w państwie polskim, zwłaszcza, że, no pytanie też jest, jeśli chodzi o opozycję, czy opozycja byłaby silna, czy stanowiłaby rzeczywiście równowagę, jeśli chodzi o partię rządzącą, czy opozycja dalej taplałaby się w sosie, tak, kłóciłaby się ze sobą i tak dalej, no, tutaj jest wiele kluczowych czynników, tak. No właśnie, czyli to by się praktycznie zrealizowało, o czym mówił tutaj Jasnowid Jackowski, że obcokrajowcy E, tak, no, obcy nie w sensie kosmici, tylko ludzie, którzy są z zagranicy, e, tak zupełnie inne nazwiska rządziłyby w Polsce. No, muszę powiedzieć, że to troszeczkę jest to przerażająca wizja, bo jednak, e, czy partia taka, czy taka narzekamy na polityków, no, ale jednak to Polacy rządzą, tak, e, państwem polskim. No, teraz wyobraźcie sobie, ktoś by na przykład siedział z zagranicy, by utworzył co, co, coś na wzór, jakby firm globalnych. Tak, także jest jedna firma, która ma siedzibę na przykład, nie wiem, w Nowym Jorku i ma oddziały na całym swoim świecie. I tak samo tutaj. Tak stworzy partie w różnych krajach, tylko no, w innych państwach pewnie nie można tak łatwo stworzyć partii, przejąć władzy. Natomiast Polsce otworzyliby sobie siedzibę, mieliby kapitał zagraniczny, a więc mieliby mnóstwo pieniędzy na kampanię reklamową. Tak, zaproponowaliby tutaj odpowiednie programy społeczne na podstawie badań socjologicznych no i by weszli na przykład do rządu wykorzystaliby też moment krytyczny, na przykład jeśli chodzi o pozycję, sytuację po koronawirusie, gdzie inne partie nie chciałyby rządzić, nie chciałyby brać to na swoje barki i wtedy na przykład taka partia mogłaby przejąć władzę, co byłoby bardzo niebezpieczne. Zresztą tutaj jasny dzieckowski mówił o takiej sytuacji, że dojdzie do upadku rządu prawa i sprawiedliwości w połowie kadencji Czyli w 2021 roku, i to będzie taki okres bez królewia. Czyli, że będzie problem, jeśli chodzi o rozpisanie nowych wyborów, to będzie jakiś problem proceduralny, być może z kolejną falą koronawirusa albo jakiś inny problem. No jak na razie tego problemu nie ma, tak, jeśli chodzi o koronawirusa, przynajmniej nie taki, jak to było kiedyś, parę miesięcy temu, gdzie było po 30 tysięcy osób zakażonych, ale nigdy nie wiadomo, jak będzie wyglądała ta sytuacja, czy nie będą jakieś mutacje, odmiany. No i właśnie wtedy, być może, jak ten Filip Skonobi wystartuje jakaś partia zagraniczna, a wszystko wskazuje na to, że praktycznie CUE tak ym, nakaże, żeby tutaj było równouprawnienie. Tym bardziej, że teraz Polska korzysta z tych pieniędzy z funduszu odbudowy, tak, i to jest 770 miliardów złotych, chociaż tam w praktyce jest zdecydowanie mniej tych pieniędzy, a to już jest inna sprawa, no to powiedzą tak, tak no pieniądze to chcecie od nas, Unii Europejskiej, no to musicie też się zgodzić na nasze warunki, a nasze warunki są takie, żeby w Polsce obcokrajowcy mogli tworzyć partię polityczną, mogli wejść do z rządu, tak samo po prostu mieli równe prawa wybocze, jak też inni e, o, o mieszkańcy Polski. Zwłaszcza, że no w Polsce jest coraz więcej obcokrajowców, Krajowców, nie oszukujmy się, kiedyś to było tak, że bardzo dużo Polaków wyjeżdżało do pracy za granicą. Dzisiaj troszeczkę to się zmienia, już takiego eksodusu nie ma, ale też jest sporo, praktycznie Polaków, sporo ludzi, którzy przyjeżdżają do Polski za pracą. Tak? No bardzo często to jest jakby też kwestia przystanku, tak? No oni tylko przyjeżdżają na kilka miesięcy czy też kilka lat, a potem jadą dalej. Polska nie jest jakby miejscem docelowym, ale wszystko może się zmienić. No właśnie, yy, piszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, jestem ciekaw waszego zdania, waszej opinii. Yy, piszcie w komentarzach, yy, co takiego może tutaj się wydarzyć, jeśli chodzi o najbliższe miesiące jeśli chodzi o, co, o najbliższą praktycznie tutaj sytuację. No i to jest sytuacja, która dotyczy nie tylko Polski, ale też właśnie strony tutaj czeski, tak, żeby właśnie takie rozwiązania mogły wejść w życie, mogły one po prostu być realizowane. No, pytanie też jest takie, ile czasu będzie potrzebować tak naprawdę tutaj, tak, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na to, żeby taką decyzję wydać, ale w przypadku na przykład kopalni turów, to ta, ta, ta decyzja bardzo szybko zapadła, bodajże strona czeska w styczniu czy też w lutym zwróciła się do CUE o ten wyrok, a o, to, o, to, o tą kopalnię turów, a wyrok już zapadł w kwietniu czy w maju, tak więc mm, może się okazać, że mm, na przykład taka decyzja w sprawie obcokrajowców i partii politycznych może zapaść do końca wakacji. Czyli przepowiednia stanowid zrealizowała się. Pozdrawiam, trzymajcie się, zostawcie suba, piszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, trzymajcie się. Cześć!